Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na lajwiku. Hejka, hejka. A jak się miewacie? Cześć Rajana, cześć Piper. Cześć Mnichu. Dobry wieczór. Jak się tam miewacie w dzisiejszy sobotni wieczorek? Cześć Fuller, cześć Epion, cześć Precelku. Będziemy się dzisiaj horrorować w nowym horrorku. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Cześć, Aniu. Myśmy dzisiaj z Precelkiem mieli dosyć pracowitą sobotę. Precelek mył okna. Oczywiście spadł deszcz. Do tego. Ja próbowałam trochę ogarnąć balkon, ale no trochę się poddałam potem, jak zaczął padać deszcz. Że jest ciekawie. Dzięki Lawrence bardzo za 41. subskrypcję z rzędu. Wielkie dzięki, witam cię serdecznie, dobry wieczór. Zarobiony, bo trochę sprzątańsko przed Wielkanocą. Ozdabiałam już jajka, ale w międzyczasie udało mi się skończyć kolejne podejście do najdłuższej podróży. O, wow! No to gratulacje. Bardzo fajnie. Kania usunęła liście z balkonu, to jej nawiało nowych. No właśnie. Dzisiaj ogarniałam się trochę przy sobie, taki mini spa. Tak to ogrywałem sobie Faded Stories. O. Jak ci się podobało? Z kolei miałam leniwe dwa dni, bo wzięłam wczoraj wolny i dzisiaj też pospałam, żeby się zresetować. No, rozumiem. Rozumiem to doskonale, bo wczoraj też potrzebowałam resetu. Także. Ale ogólnie udało się trochę odpocząć. Siostra dzisiaj przyszła i przycinała mi włosy. Mam ładną grzywkę. O, no proszę. Fajny klimacik. No, to super. Też jestem bardzo ciekawa, bo też będę chciała to ogrywać, ale jeszcze nie wiem kiedy. Cześć Mariusz. Ja właśnie muszę się dorwać do nowej Giercuni, gdzie jest włóczyki z Muminków. A no tak. Precelek mi też o niej mówił. W ogóle słyszeliście, że ma wyjść film z The Sims? W sensie taki... Produkcja filmowa, normalnie z aktorami z The Sims. Cześć, Miraf. No, dało radę. Chcę sobie teraz bilet kupić na Pyrkon. O, no to super. Czekam do środy do 15, i potem mini urlop na Wielkanoc, bo muszę też kilka spraw pozałatwić i ogarniać święta w domu. No, rozumiem. My z Precelkiem tak nie za bardzo świętujemy Wielkanoc, ale... Tam parę rzeczy może porobimy. Przede wszystkim odpocząć chcemy. Nie słyszałam, ale jak to ma niby wyglądać? No właśnie ja też nie wiem. To może wyjść jakieś straszne gówno. Ale podobno ma grać tam Margot Robbie, którą uwielbiam. Więc jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. A jak nie, to przynajmniej będzie na co popatrzeć. Też będą zabierać drabiny z basenów, no właśnie. Myślę, że Faded Stories ci się spodoba, ale najpierw musisz przejść Greenberg, żeby ogarnąć to, co chodzi też w Full Moon. A, okej, okay, czyli to ma jakąś kolejność. Też chcę odpocząć, nikogo nie zapraszamy, ale żarcie ma dobre być. No, rozumiem. No i książeczka nowa będzie czytana. Nice, jaka książeczka? Ludzie sikający na podłogę, wywołujący pożary w kuchni, no właśnie. Jestem bardzo ciekawa. Czy będą tam takie smaczki z Simsów? Bilet normalny, sobota. Nie wiem, czemu zawsze przed zakupami takich rzeczy się denerwuję. No, ja też się denerwuję. Ja się denerwuję, że w ogóle źle kliknę i coś wypadnie mi nie tak. Ile razy ja słyszałam od mamy, że a, robimy święta, b, wyjeżdżamy na święta, ale chyba stanęło, że jednak jakieś święta będą, ale skromne. No, rozumiem. Jeśli maczało w tym palce i ej, to będzie gumowo. Będzie film z mnóstwem DLC. To by było zabawne. Cześć, Rob Christine.
sześć części serii kryminałów, które czytam od 2 lat. O, wow. 6. część, Boże. To chyba tak miało być. Nice. No to fajnie. Ja bym się chciała zabrać też za czytanie, ale ciągle nie mam czasu, kurczę, zabierać się za takie rzeczy. No i z bugami, tak. I z różowymi postaciami z Simsów. W postaci T. To by było ciekawe. Dobrze, moi drodzy. Będziemy dzisiaj grali w nowy horrorek, który nazywa się Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Mam go już w sumie od jakiegoś czasu, ale no jakoś tak nie było czasu się trochę zebrać do tego. Właśnie czytam wypożyczoną z pracy komiks Dumy i Uprzedzenia. Proszę. Ja oglądałam tylko film z Dumy i Uprzedzenia i nie podobał mi się za bardzo. Cześć, Krzysztof. I teraz tak, ogólnie seria Fatal Frame to jest taka seria, która była zapoczątkowana chyba na PlayStation 2 i wyszło tego z 4 części, chyba 5. właśnie jest ta, czyli zaczynamy od dupy strony. Fatal Frame Maiden of Blackwater jest 5. części, pod 5. częścią z serii. Te serie wychodziły, zaczynały się właśnie w 2001 roku i ogólnie ten Fatal Frame, czyli Maiden of Blackwater, ta 5. część, została wydana w 2014 roku na Wii U tylko, a dopiero w 2021 na resztę konsol i peceta, czyli no, wszystkie PS4, Xbox, Switch, PS5 i tak dalej. Wszystkie te platformy, które są dostępne, to została wydana dopiero w 2021. Cześć, Team Koza. I tak, ogólnie system jakby rozgrywki jest tutaj bardzo podobny do tego, co mieliśmy w Dreadout. Tylko że Dreadout wyszedł później, w sensie, że Dreadout był wzorowany na Fatal Frame. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. O, dziękuję, Lorenz, za cheerki bardzo. Więc mamy tutaj też taki aparat, który nazywa się kamera obskura i będziemy jakby tym aparatem egzorcyzmować duchy, ale oprócz tego podobno ten aparat podświetla nam też jakieś przedmioty chyba, czy coś takiego, czy jakieś interaktywne miejsca. Podobno to ma jakoś tak działać. Nie wiem, bo nigdy nie grałam w żadną część Fatal Frame. W ogóle nie miałam styczności z tą serią, więc to będzie moje takie pierwsze podejście do tego. No i będziemy tutaj kierowali trójką bohaterów. Jest to też japońska gra, więc może być ciekawie. Cześć, Dawidowski. Dzięki bardzo za subka, 49. miesiąc z rzędu. I będziemy tutaj kręcili się wokół góry Hikayama. To jest jakieś takie tajemnicze miejsce, gdzie, nie wiem, chyba ludzie znikają. I te 3 osoby, którymi będziemy sterować, to są 2 dziunie i 1 chłopak. Oni szukają różnych rzeczy. W sensie chłopak szuka inspiracji do książki, a dziunie szukają jakiś ogólnie postaci typu... Jedna ma zamiar znaleźć zaginioną matkę, a druga chyba swojego szefa, czy coś takiego. Więc tak to mniej więcej wygląda. Gra jest oczywiście od 18 lat. No i co? To chyba tyle z takiego małego wstępu. I ogólnie podobno port na PC jest trochę kiepsko zrobiony. To znaczy dużo ludzi narzeka na obsługę, znaczy na sam gameplay, w sensie sterowanie
czy to na klawiaturze, czy na padzie. Ja będę grała na padzie, bo Percelek mi sugerował, żebym grała na padzie, bo ta gra została w sumie stworzona z myślą o konsoli bardziej niż klawiaturze, więc zresztą z klawiaturą chyba jest więcej problemów niż z padem, takie mam wrażenie. Więc jeszcze nie wiem, jak to będzie działało, ale no zobaczymy. No i gra jest dosyć długa, będziemy w nią grali jakieś 10 godzin ponad, więc czeka nas taka przebieżka dłuższa z tą grą. No i to chyba tyle. Cześć Wacław Ranger. I cześć Pancake. Też nigdy nie miałem styczności z serią Fatal Frame, ponieważ była tylko na konsolę. No właśnie, ja tak samo. Ja nigdy nie miałam PlayStation 2, więc mnie to ominęło. Praktycznie. Zresztą ja w tamtych czasach nie grałam w takie horrory. W ogóle w survival horrory to też nie była moja bajka. Więc tak mnie to trochę ominęło wszystko. Będzie mi się trochę mylić niestety, bo skoro gram na padzie, to wiecie, będzie mi się mylić ze Switchem teraz. Ale no mam nadzieję, że to jakoś ogarniemy. Myślałem, że powiesz, że chłopak szuka lasek, a dziewczyny przygód. Kocham drugą, trzecią część ostatnio na Halloween. Przeszedłem sobie. O, nice. Gramy to rana. Nie. W sumie jak się tak zastanowić, w Simsach jest historia powiązana z rodziną Ćwir. O, właśnie, może coś w ten deseń zrobią. Nie będziemy siedzieć do 6 rano. Raczej będzie to na zasadzie, że będziemy sobie grali, wiecie, po 2 godziny i potem, no, tak zejdzie nam z jakiś miesiąc albo 2. Przypuszczam, że nawet 3. A zobaczymy. Dobrze. Ogólnie to jest dosyć zabawne, ponieważ Fatal Frame nazywa się Project Zero. W sensie Project Zero i Fatal Frame to jest ta sama nazwa, tylko inna. To sama, ale inna. Jakby ktoś pytał, dlaczego tu jest Project Zero, to tutaj jest Project Zero. A Fatal Frame się nazywa na Steamie, nie wiem. To jest dziwne. Ogólnie ta gra ma masę DLC, w których można sobie kupować ciuchy do postaci, które tu występują i zmieniać im ciuchy, więc też jest dosyć zabawnie. Machanko dla Fullera, proszę bardzo, machu. Sama, ale inna. Znaczy tam Precelek mi tłumaczył chyba, że Project Zero to się nazywało w Japonii chyba, albo Fatal Frame się nazywało w Japonii, a tutaj się nazywało inaczej i na Steamie nie mogli się zdecydować chyba i wcisnęli tam w nazwie, że jest Fatal Frame, Project Zero i potem dopiero Maiden of Blackwater. No. No. Masz rację, Miraf. No tak samo, w Japonii seria nazywa się Biohazard. No właśnie. Dobra, to lecimy z nową grą. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Aha, Brightness. Nie, no dobra, może być chyba tak, jak jest. Chociaż... Set the brightness so you can see the ghost's face at the end of the arrow. Aha, no i gra jest po angielsku, nie ma polskich napisów, więc niestety musimy sobie ogarnąć po angielsku. Aha, bo tam jest twarz. Dobra, widzę. Ja zawsze muszę inaczej. Project Zero, Fatal Frame, Maiden of Blackwater. O, no, jakoś tak. Dobrze. Może być. Lurking in the Deep. Miu Hinasaki. Miu to jest jedna z tych postaci, którymi będziemy sterować. Jasność na full. No. Będzie Ania tłumacz, no. Ja i moje umiejętności, super. In the vicinity of Mount Hikami, people have been mysteriously disappearing without a trace. Aha, czyli
Ludzie tutaj znikają, jakoś tajemniczo na tej górze. Such girl is Miyu Hinasaki. She awakens to find herself in an old, half-looted building. Czyli jedną z tych dziewczyn jest Miyu Hinasaki, która się budzi w jakimś starym, na wpół zalanym budynku. Z tego co rozumiem. Japończycy umieją w horrory, będzie ciekawie. Wendigo ich zjada, zaklepuje. Okej. Okay. Boże, nie, nie będziemy grać 10 lat. O, dziękuję za wodę, Raw Prisming. Twoje zdrówko. Jakby było za głośno, to mówcie, to w razie czego przyciszymy. Ja trochę ściszyłam, ale no. Już nie może być. Widzę wodę. Chyba. Ewentualnie włosy w wodzie. To są chyba włosy jednak. Okej, okay, na razie nie wygląda na zbyt przerażoną. A może to nie były włosy? Cześć, Clever Badger! Dziękuję bardzo za donate'a. Zanim rozgniewane obecnością paparazzi duchy cię zjedzą. Dobrze, dziękuję. Wylądowała w jakimś dziwnym miejscu. Czy tam są trupy w tej wodzie? Oho, wibracje czuję. Jezus, coś mnie zaraz w tyłek ugryzie. No idzie za tobą, dziewczyno. W tyłek cię ugryzie. Pierwsza minuta i mokra laska. Jezus. Oho. Ja mówiłam, że trupy w wodzie. O nie, już mi każecie grać? Czekajcie. Aha, tutaj nie mam wejścia do menu. I have to get out of here. Muszę się stąd wydostać. Aha, to jest do rozglądania? O matko. No dobra. Czy to jest menu? O, jest menu. Tylko nie na tym przycisku, co myślałam, że jest. Ja bym to jednak te dźwięki jeszcze ściszyła. Dobra. Oczywiście do gierki można dokupić sexy kostium. No, mówiłam o tym Wacław właśnie wcześniej. Ubezpieczyć bilet na Pyrkon czy nie? No myśmy z Precelkiem ubezpieczyli, bo w razie gdyby się zachorowało, no to wtedy przynajmniej można zwrócić bilet, a tak to trochę lipa, bo przepadnie tyle pieniędzy. Mają dorodne zderzaki. Nie ma tu wstępów, tu się od razu gra. Escape the building. O, wow. Mamy tu jakiś score. Oho. Tam jest wyjść... Nie! Złapała mnie! Czepie mną! Co za dziunia. Move in the direction you walk. No ja bym chciała ominąć te dziunie floatujące nad wodą. Nie, proszę, proszę mnie nie tykać. Proszę mnie nie tykać. Ale ona nie może szybciej. Gonią cię duchy jakieś wygłodniałe, nie? Ale wywalone. Have to find a way out of here. Dobrze. Myślałem, że już umarłaś, dzięki. Będę dostać za nie. Zatem poczekam pośrodku tych groźnie wyglądających zjaw, aż samouczek nauczy mnie jak chodzić. Tak. A tak to jest, jak się gra i ogląda streamy jednocześnie. No tak. No mokro, to jej się ciężko chodzi. Don't touch my tralala. Jezus.
Dobra, fajnie, że mnie uczycie. Ale fajnie wygląda ta gra, w sensie ładna jest bardzo. I ładnie wyglądają jej włosy. Zresztą japońskie gry w ogóle ładnie wyglądają. Zazwyczaj. Nie możesz biec. Nie, tu ma jakieś... O! O, tu biega! Wow! Ale szybki bieg! Szalona kobieta! Ej, co mi tu się przeklikało? There's a light at the end of the corridor. No, dobrze. Idziemy w stronę światła. Było coś duczek. Maybe there's a way out that way. Tam jest wyjście może. Nie, bo mnie goni duch! Znowu. Cycaty duch w dodatku. They chasing after me! Nie! Jezus, jak mi wibruje. I have to get out. No dobrze, hold LT to run. Dobra, czy to jest LT? To, co ja wciskałam. Ale ona tak biegnie, jakby... Ja nawet kierunku nie wciskam, nie? Ona biegnie do przodu po prostu. Jak wciskam to LT. To trochę inaczej działa niż zazwyczaj w grach. Jakie obrazy mroczne. I chyba jeszcze muszę to ściszyć. Co ty nie powiesz? Nie potrafię przenikać przez ściany małoduchowe. Ja to jeszcze troszkę ściszę. Chcę cofnąć. Jak macha tymi rękami jak uciek. Czyli potrafią tylko uprzejmie poczekały na dalsze instrukcje samouczka. Tak. Move do down. Aha, bo to mogę... Dobra, press LT to point the camera straight ahead. Tu! Czekamy. Okej. Co tu się dzieje? Nic nie widzę na razie. Aha! Się leje woda. Jakieś włosy idą. To jest dziewczynka z ringa. Oh no! Aha. Fajnie. O, Jesus. No, ja bym chciała się odwrócić. Uciekaj! O, teraz działa inaczej to bieganie. Wcześniej działało inaczej, teraz działa normalnie. Nagle drzwi się nam otworzyły, łaskawie. Crossover z Samarą. To te digidongi. Yes. Na Wii U to ta gra miała fajny patent. Zdjęcia są się tym tabletopadem robiło tym duchom. No właśnie, na Wii U słyszałam, że tam... Właśnie fajne było wykorzystanie tych kontrolerów, które miało Wii U. No, ja niestety nie mam, więc... Aha, jak tu się zapisuje gra w ogóle? Po epizodach? To będzie ciekawe. Świetnie, włazimy do wody. Jej. To jest scenka ze scenką. Taka bardzo filmowa gra na razie. Tajemnicze pudełko Pandory. Bo to jest prolog. To w sumie. Cięcie, Samaro. Ile razy mam powtarzać nie za czerwoną linię, bo tam zaczyna się już plan filmowy jakiejś gry. O Jezus. Coś dziwnego wypływa stąd. No włosy, no. Japonia ma coś z tymi włosami, serio. Co dużo horrorów z tymi włosami. Zresztą w Dreadout też mieliśmy takie akcje z włosami. Chyba już tego nie przeżyjesz. Ona cię tam wciągnie, żeby się tobą bawić.
Mówią o włosionych. To na pewno nie jest jakiś hentai. Ej! Włosy jej wchodzą. Chociaż dla mnie to trochę obleśne. Nie. Miyuki Nasaki has disappeared. No one could hear her cries for help and she was sealed into a shrine on top of a mountain. Okej. Została zasilowana. It's where the events of this story take place. We follow the fates of three people. Yuri, Ren and Miu. It is a terrifying tale of the supernatural. Cześć, oglądałem w zagranicznym YouTubie i wiem, że też można odblokować bonusowy rozdział z postacią z innej gry. Generalnie postać crossoverowa. No tak, też o tym słyszałam, tylko nie wiem na jakiej zasadzie się to odblokowuje. Czy to nie jest czasem jakieś DLC czy coś. Pewnie na planie obok kręcili reklamę Head & Shoulders i też się do nas wbili. Okej. Okay. Dobra. First drop. A Vanishing Trace. Yuri Kozukata. Shadow reading. Among the residents of the villages at the foot of Mount Hikami, a certain unique ability has been passed through the ages. Czyli ojeju, pomiędzy mieszkańcami wiosek, albo wiosek chyba, u podnóża góry Hikami, jakby pewna umiejętność była przekazywana przez wieki. Ta umiejętność jest znana jako, nie wiem, czytanie cieni, czy coś takiego, nie wiem. Enables the users to view the shadow. Pozwala jakby człowiekowi widzieć cień albo ślad kogoś, kto zaginął w niespodziewanych okolicznościach. This is not unlike the psychometry practiced elsewhere. Aha, czyli tak jakby nie można tego uzyskać nigdzie indziej? Nie wiem. Yuri Kozukata accompanies Hisoka Kurosawa, a woman who possesses the shadow reading ability to an abandoned inn on... czyli Yuri towarzyszy tej Hisoce, kobiecie, która jakby ma tą możliwość czytania tych cieni, czy coś takiego, w drodze do opuszczonego hotelu, motelu, właśnie na tej górze Hikami. Trochę inny rodzaj poraza. Czyli po prostu widzi patronusy duchów, które gdzieś tam są umarły w okolicy. Jest medium, taki skill. No, chyba coś w ten deseń. Cześć, Nubek. Hejka. Tak, nowy horrorek. Sensing Yuri could in time become talented at shadow reading. Hisoka takes her along an assignment. Aha, czyli Yuri też ma zostać jakby takim czytaczem cieni. No i Hisoka ją wzięła ze sobą. Dobra. Też mamy technikę śledzenia kogoś, kto zaginął w tajemniczych okolicznościach. Nazywa się monitoring. Nice. A jaki ma ładny ten. Ładny mundurek. I am alone. In the end, I am alone. Bardzo krwisto. I will end it all. Alone. Yuri? Huh? Uh-huh. What we're looking for should be in here. This is an excellent chance for you to take the lead. Aha. Tak, dostaliśmy kamerę obskura.
This is a camera obscura. It will let you see the unseen, including the clues that will help you find what we're here for. This is your opportunity, your first case. Z DLC lepsze, że sprawdzamy w akcji. Let's start with a little practice. It works exactly like a normal camera. Give it a try. Just hold up the camera. Press Y. Okay. Once you're in photo mode... nie zdążyłam przeczytać. The camera obscura photographs the netherworld, a whole other world separate from our own. Dobra, czyli co? I mam zrobić zdjęcie za pomocą RT. Move down to back away without putting the camera obscura away. A, czyli mogę wychodzić z tym wszędzie. Aha. I co mamy jej cycki zrobić? Jezus Maria. Portret niżej. I tak ktoś jak nazywał się horror gra, co z aparatem się strzelało duchy. To był Dreadout chyba, Lubek. Wspominałam o tym wcześniej, że właśnie Dreadout był wzorowany na Fatal Frame. One zdjęcia robimy. Co? Aha, mam obydwie części teraz sfotografować. Proszę bardzo. I teraz muszę znaleźć trzeci, jeszcze ciekawszy. Zjeżdżamy coraz niżej. Use LVRB to hold your capture area vertically to photograph all three. Łamatko. Czekaj, to mam... LBRB, co to jest? LBR... No to jest to. Aha, dobra. Bo to w ten sposób trzeba przekręcić. Okej. Okay. Wszystkie trzy. Robić zdjęcia duchom czy do Playboy? Nigdy nie zrozumiałem, czemu ludzie wybierają skok z klifu jako metodę śmierci samobójczej. To straszna metoda i często zawodzi, szczególnie jeśli ktoś skacze z klifu do wody. Spore szanse, że przetrwamy upadek, dalsze życie spędzimy jako śniące się warzywo. No, dla mnie to każda śmierć w sumie jest przerażająca, jeśli chodzi o samobójstwa. tak, japońska gra. Let's go adventuring. Oho. Adventuring. Dobry timing. Dzięki bardzo. Hold down LT to lock on the targets. Aha, że to się lokuje na targecie. No dobra. Ale tu miałam zrobić zdjęcie. Hold down. Aha, i dopiero teraz zrobić zdjęcie. O, dziękuję Aniu za cheerki. No właśnie dzisiaj testowałam te cheerki i chyba już działają. Ewentualnie Twitch może mieć jakieś problemy. Feel free to take more pictures if you wish to exit photo mode, please. Dobra, weźmy to, na razie ściągnijmy. Postmortem fotograf. Aha, dostałam jakąś fotografię. Okej. Now don't panic, but be sure to stay on your guard. Go on and head inside. A tu mamy mapę. Rozumiem, że to jest mapa. O Jezus Maria. Dużo widać. Chyba mapa jest rysowana. You can also press
LB to X, to open snap mode. Jezus, LB. Ej, nie działa. To jest to. Nie wiem. Aha, nie mogę się ruszyć, dopóki tego nie kliknę. No nie mogę się ruszyć. No ale nie działa, no! No LB to jest przecież lewy. Nie działa. Aparat fotograficzny czy system namierzania rakiet? Teraz weź to wszystko, ustaw, jak pewnie duchy będą ciebie atakować i ruszać z jednego kąta w drugi. No właśnie, jestem ciekawa, jak bardzo będzie to skomplikowane. Że trzeba wywoływać zdjęcia u Kodaka. Aha, nie wiem. Co ci nie działa? No nie działa mi to LBX. Dobra, wciskasz X? No X, LB, wciskam, nic się nie dzieje. Zamocnowalisz. Super. A tego, a ciśnij na górze tam ten, że LB i ten. Ale co? Ten żółty. Y? No. Nie. Dlatego. Boże. Serio? Lewy na dole piszą. Może ten na dole. A to jest LT. No wiem, ale może tutaj nie... Nie. Już nie działa. Nie działa. Spróbuj wcisnąć. Nie, bo pad działa. Przecież cały czas grałam na nim teraz. Nie możesz się poruszyć. No właśnie, nie mogę się stąd ruszyć, dopóki tego nie kliknę. Już mamy pierwsze bugi, uwaga. A jak dam reload last checkpoint? To nie, mi każą to robić od nowa. Poczekaj chwilę, ja sprawdzę. Dobra. Ja tu jeszcze key configuration zobaczę. Ale tutaj to nie, bo to jak już to... tu mogę jeszcze zmienić ten... Snap mode LB plus X. Dobrze. Cześć Przemek, dziękuję bardzo za Prima. Cześć Pemorg, dobry wieczór. Przerwa techniczna. Myślę, że to zemsta TR. Aha. Weź wciśnij przycisk, który odpowiada za przewijanie dialogów. A ja nie wiem, który to przycisk. A, przewijanie dialogów. Z action. Jezus, myli mi się, czekaj. Nie szukaj tego, to musi być na padzie. Dobra, no ale... Nie ma w ogóle tego opisanego. Czekaj, w tym general settings będzie. Action to jest B, B wciśnij. Dobra, czekaj. No. I? No pójdź. Wciśnij raz. Wciśnij ten drugi, na dole ten zielony. No, to tym przewijasz dialogi. Aha. Po prostu to nie miałeś nic robić, tylko po prostu nie powiedzieli ci, że masz przewinąć ten. O Boże. No. Here you can freely position and manipulate characters and ghosts in order to take the perfect picture. Czyli to jest fotomod. To jest taki fotomod, no. A to było głupie, naprawdę. O matko, dobra, wyjdźcie mi z tego. Ja pierdzielę. Jeszcze dostałam za to osiągnięcie. Cześć, Krizjeusz. Cześć. Pat zostaje owładnięty przez tajemne moce i żyje swoim życiem. To świetnie wytłumaczyli, no jak zwykle. Potężna moc. No dobra. Rozumiem, że ma wejść do środka, bo tutaj pewnie nic się nie da zrobić. A mogę się cofnąć? Może tu są jakieś tajne elementy. Wow! Nie,
Jak mnie cofnęło! Dobra. Jednak niestety musimy wejść do środka. Dobrze. Notes updated. Tu mam jakieś notatki. A gdzie ja mam te notatki? Tu jest mapa, ale ja nie chcę. Gdzie ja mam jakieś notatki? Dobra, walić notatki. Jezus. Chciałam ten aparat odpalić. Będę z aparatem łazić. Czy są jakieś tajne przedmioty? Let's do this before it gets started. This is a post-mortem photograph. It's not just a normal photograph. It was taken to mourn the dead. It's why Ren sent us. Tu mi coś pokazują. But it seems that this podwiązka Matalaska. No, był sabotaż. Cześć, Olcia. Nie gram na padzie od PS4, gram na padzie od Xboxa. Jak coś. Nic tu nie widzę za bardzo do fotografii. Tu jest jakieś przejście dziwne. Nie no, dziwnie się chodzi z tym aparatem. Tylko, że ja nie wiem, czy ja cokolwiek zobaczę bez tego aparatu. Może tutaj. To się leży na ziemi może? W japońskiej grze aparat, czemu mnie to nie dziwi? W sensie, że pad od PS4 sabotował tego od Xboxa. A, okej, okay, rozumiem. Możliwe. Ale się ładnie ubraliśmy na tą wyprawę. Tu mi coś pokazuje. Ale to mi się wydaje, że po prostu może tutaj. Jest jakieś wejście tak jakby do góry. Jezus, ta kamera rusza się tak bardzo powoli. Super spowolniona. Jezus! Się wystraszyłam. Tu jest jakieś wejście do góry. Ale ja tu nie wejdę. Check. Reed-like plants are jutting from the water surface. Aha. To nas skomentowała te roślinki. To co mam je sfotografować? No tu nic się nie pokazuje na tym, to chyba nie. Jak tu się robiło zdjęcie? Już nie pamiętam. Zrobiłam zdjęcie roślinek. Wiesz, na wojna konsol. Leży taki zapomniany w mnie. Biedny padzik. Kurde, ale gra mnie jakby nakierowała na to miejsce. Nie jestem do końca pewna. Chociaż tu mamy jeszcze jakieś przejście. Jezus, istny labirynt. Pewnie po to jest mapa. Tu jest jakaś dziurka. Check. There's a heap of scrap wood at the end of the hallway. The water must have washed it all down here. There's a hole in the wall. I can see the next room over. It looks to be just as flooded. Czyli jest zalany też. Ale to ona skomentowała w ogóle nie to, co chciałam, żeby skomentowała, ale spoko. Cześć, Teło! Hejka! Oho, stęka. Właśnie miałam sobie zrobić cięcie, zapomniałam. Zaraz zrobimy. Oho! Jakiś duch! Boże, śliczne są te postaci. Uwielbiam japońskie postaci w grach, zazwyczaj ładnie wyglądają. Są takie delikatne.
Jezus, jak mi wibruje, no. Że on cię zaraz zje. Za nią też jest. To ona się nie przejmuje. A co, słyszycie muzykę? Od moich sąsiadów? Azjatki wyglądają na 13 lat do 40 roku życia. No, coś w tym jest. Aha, więc tu muszę to